Hej, witam na kanale Tyber. W dzisiejszym odcinku będziemy robić misję Zły Szaląg z sekwencji 6 w grze Assassin's Creed Syndicate. Do zgarnięcia mamy męską stroju Mistrz Asasynów. Kobiecą zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Oraz tutaj są nagrody, że 2500 funtów i P 350, czy punktów doświadczenia. Ale w pierwszej kolejności wydamy trochę pieniędzy, którą mamy. I ulepszymy gang, chyba już na ostatni poziom w aferzysta. Wszystkie pozostałe już odblokowaliśmy, zostało nam tylko to za 16 tysięcy. Dobra. I klucze do miasta osiągnięcie na Uplayu zdobyte za wykonanie wszystkiego. Ezio, Edward. Mistrz Asasynów. Przypuszczam, że to będzie ten strój, który zdobędziemy za tę misję. Dobrze, nie ma co przedłużać. Zagadajmy do niego. Well. What say you? You're not gonna like it. Now, see here. I am graced with the Abilene family's robust constitution. Two pennies robbing the Bank of England. The governor of the bank. I think I might need to sit down. There's no time for that. Bastard's probably deep in the vault by now. However you get in, I don't want to know. Of course. But do you know how I can get in? Nie powiedział? The bank is designed to protect England's gold reserves. A fortress guarded under lock and key. There is the bank manager, Mr. Osborne. Only he is allowed free access to the vault. You can spot him near the entrance. And oh yes. One man keeps a close watch on the vault door. He watches it like a hawk. If he sees you, he's sure to see it. The guard captain, Gus Howard, knows Twopenny well. He is in on this, I'm certain. Mr. Fry, please use discretion. The only way to implicate Twopenny is to catch him in the act. Do not jeopardize him. No big displays. This is the Bank of England. If you encounter any trouble, I'll be in the atrium. In disguise. No dobra. Twopenny won't be leaving that vault. Twopenny go muszę zabić. Szef ochrony, z szefem ochrony bym zagadał, żeby jakiś był bardziej finezyjny. I strażnik skarbca okazja do skorzystania z wsparcia. Dobra, czyli tamtego będę musiał porwać. Sporo tych punktów wejścia jest.
shop. Szef ochrony mógłbym w sumie zagadać, tak? Nie wyszło. Czyli pozostają jeszcze tylko dwie wersje. Zabić strażnika. Dobra, sekretne przejście. Coś tutaj to się świeci. Nie. As long as you live. Zlikwidowany. Teraz pozostanie jeszcze stąd uciec. You've stolen your last shilling from the people of London. Those animals squander their savings. We are the experts in investment. Nothing would be built or improved. Nothing would rise above the muck without our hand guiding. No creating the future. They benefit as much as their work. It is their city, not yours. Without our investments, there would be no city. For the path of the dead. Yeah.
Dobrze, w takim bądź razie muszę ich jeszcze wykończyć pozostałych. Kurczę, ile złota, jakby się przytuliło to wszystko. No ale nic, trzeba stąd uciekać, prawda? Skrzyneczka chyba. Przejście znalezione. Ale mnie prowadzi w zupełnie inne miejsce. A muszę uciec z okolicy teraz tyle. Dobra, wejdziemy tędy chyba, tak? Da się? Da się. Skrzyneczkę z tego co widzimy. Rękawica Chimery, o właśnie. Ale Chimera jest gorsza. Co to jest? Dziwnie światło podało też. Dobra, wydostaliśmy się. Co prawda inaczej niż mnie kierowała strzałeczka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle. The Bank of England is closed until further notice. No i świetnie, wykonana misja. The
The currency, a laughing stock. Inflation out of control, twopenny brutally murdered. And yet Parliament does nothing. The bill will be defeated, sir. Jakie brutalnie. That buffooned Israeli shall be taken care of. It has been arranged, upon my honor. Your honor carries little weight. How dare you, sir? The poor people of this city have suffered enough. Today I granted a significant rise to my staff in order to counter inflation. What? I would supply all of London if I could. Meanwhile, you sit in your club and wax poetic with promises your honor cannot pay. Your family's fortune, however. I wonder what they would offer to keep your record out of the newspapers. About the same as Disraeli would offer for your balls, I'd wager. But let's be generous. Why limit ourselves to one or the other when we can have it all? What say you, sir? Shall I come collect? No more dallying. The halls of Parliament must be free to govern. Again. Understood? You may see yourself out. A letter. No dobrze, czyli wygląda na to, że sekwencję szóstą chyba zakończyliśmy już. Jeszcze się upewnię na mapie. Czy faktycznie jest ukończona? Tak, szósta jest ukończona, została to zrobiona siódma sekwencja. I ósma. Dobrze, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć nasz odcinek. Krótki, bo krótki, ale zawsze. Dziękuję wam za oglądanie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Do zobaczenia, cześć!